Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Podczas uroczystej mszy świętej rozpoczynającej pontyfikat Jana Pawła II każdy z kardynałów składał przysięgę nowemu papieżowi. Wśród nich był także prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. Kardynał przykląkł. Ojciec Święty wstał z tronu i podniósł prymasa z kolan. W ten sposób żaden z dotychczasowych papieży nigdy nie postąpił. Stało się jasne, że ten papież, syn polskiej ziemi, chce służyć ludziom. 2 czerwca 1979 roku Jan Paweł II przyjeżdża do Polski. Karol Wojtyła już jako papież powraca do ojczyzny. Schodzi z samolotu i całuje ojczystą ziemię. Moment przybycia Ojca Świętego na polską ziemię czciły wszystkie kościoły. Brzmiały dzwony w ojczyźnie, papieża. Także miliony Polaków śledziły przebieg ceremonii powitalnej przy drogach przejazdu papieskiego stara bądź za pośrednictwem telewizji. Był to bowiem dzień wolny od pracy. Nade wszystko był to wielki dzień dla całego narodu. Wasz rodak, syn polskiej ziemi, a zarazem jako papież pielgrzym, witam was wszystkich w tej Eucharystii. Ogarniam myślą i sercem. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.
wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jeden przeciw drugiemu. Jak dźwigać brzemiona? Jeden drugiego brzemiona nosić. Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. Bóg zasłać za waszą świętą cierpliwość do papieża. Ja bym już takim papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdża. Potem znowu nie ma przyjechać, przyjeżdża. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka.